Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. W dzisiejszym odcinku chciałbym na początku złożyć Wam życzenia noworoczne, szczęśliwego nowego roku 2023, aby wszystkie Wasze plany inwestycyjne oraz te życiowe się spełniły i aby ten rok był dużo lepszy od roku poprzedniego. Ten film miał się ukazać troszkę przed świętami, lecz z niezależnych ode mnie przyczyn jest on nagrywany dopiero w pierwszej połowie stycznia roku 2023. Pod koniec roku dokonałem pewnych zakupów inwestycyjnych. Zrobiłem bilans swoich strat, swoich zysków i dokonałem zakupu pewnej ilości złota. Są to dukaty z nowego bicia, czyli te 1915. Dukat austriacki, moneta bardzo dobrze znana, ceniona na rynku, dosyć cienka, co praktycznie uniemożliwia podrobienie tej monety. Monety są w próbie, więc nie są tak bardzo miękkie. Powinny ważyć około 3,5 grama. Złota czystego próby 999, już po tych matematycznych obliczeniach, w takiej jednej monecie jest trochę ponad 0,1 uncji, a dokładnie 3,44 grama złota. Łącznie tutaj jest coś około 21 gram złota w próbie. Tutaj mamy 8 sztuk tych dukatów. Co więcej można powiedzieć o tej monecie? Mi się ona bardzo spodobała, zarówno wzornictwo, jak i jej wykonanie, szczegóły, detale. To, że czasem możemy ją dostać w dosyć atrakcyjnej cenie w stosunku do monet 1,1 uncji. W tym przypadku zapłaciłem 8000 zł za te monety, 1000 zł za sztukę. Aktualnie cena złota spadła, lecz już od 3 dni, jak to nagrywam, to złoto się odbiło i dosyć rośnie. Więc no tutaj ceny złota, te 100 dolarów w górę lub w dół, teraz ta fluktuacja na wykresie postępuje. Dlaczego 8 sztuk, a nie na przykład 1 uncja, bo to już jest cena prawie że 1 uncji złota? Właśnie z tego względu, żeby rozdrobnić tą inwestycję na kilka produktów inwestycyjnych, kilka sztuk, aby móc w razie czego jedną tą monetę, dwie czy trzy odzyskać w formie gotówki. Taka jest moja aktualnie wizja na ten mój portfel, aby troszkę tej drobnicy także tam się znajdowało. Złoto jest dosyć płynne, łatwo je sprzedać, wymienić. Nawet w kantorach już widzę, pojawiają się oferty w tych, które są u mnie w mieście, na sprzedaż, kupno złota, gdzieś tam na wystawce kilka monet, sztabek także się znajduje, więc jednak Polacy przekonali się do tego i gdzieś ten rynek już wychodzi bardziej do ludzi, nie są to tylko sklepy, mennice stricte zajmujące się tym, ale także gdzieś punkty sprzedaży, kantory. No tutaj o lombardach nie wspominam, ale także gdzieś tam można by się tego pozbyć i zamienić na gotówkę. Także tak wygląda
pierwsza inwestycja z przełomu roku 2022 i 2023. Mam nadzieję, że ten rok pozwoli na duże, większe zakupy niż w roku poprzednim. Także to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!